Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Dziś ważny dzień dla śląskiego górnictwa. Początek negocjacji w sprawie zakupu przez spółkę KWK Siersza kopalni Makoszowy. Z której strony Pana należałoby umieścić w tej ewentualnej transakcji? Patrioty kopalni Makoszowy. No. Mam do tej kopalni szczególny sentyment. Miała to być moja pierwsza kopalnia w życiu, ale trafiłem na, na szczegółowicę. Poza tym uwodziłem się 500 metrów od tej kopalni, więc mam do niej szczególny taki bym powiedział... Trochę jak Gierek i Kazimierz Juliusz. No tak, ale w przypadku Gierka na Kazimierzu Juliuszu pracował jego ojciec, gdzieś zresztą zginął, jego stryj, gdzie zresztą zginął, to tam in, inaczej wyglądało. Mój ojciec nie pracował na Makoszowa. Pracował Ale na kopalni sobie... Zabrze, natomiast był na największej akcji ratowniczej na kopalni Makosz w 1956 roku, gdzie prowadził akcję podziemną. Ale wracając do rzeczy, ja do Makoszów mam swój sentyment, poza tym wie pan, jestem z Zabrze, jest to ostatnia kopalnia w Zabrzu, nie licząc kopalni tech. No, moim zdaniem, wie pan z punktu widzenia inżynierskiego, jest to kopalnia, która ma szansę na istnienie. Kopalnia została nieszczęśliwie przez poprzednią władzę POPSR przeniesiona do SRK, ze skutkiem takim, że jest skazana na likwidację. A skoro jest tak dobra, to czemu od lat jest pod kreską? W czerwcu Ministerstwo Energii wyliczyło, że bodajże 300 zł dopłacamy do każdej tony. Wie pan, to jest, jeżeli mamy na to czas, to wytłumaczę. Po pierwsze, najbardziej zaszkodziło kopalni Mokoszowi połączenie z kopalnią Sośnica. Te kopalnie miały być połączone po to, żeby inwestować, nie inwestowały. E, nawzajem się przeszkadzały w złożu, nawzajem się przeszkadzały w procesie technologicznym. To po pierwsze. Zresztą ze stratą dla obu kopań. Makoszadowicie już ssr a sośnica jest jeszcze gorzej. Tak, tak, tak bym powiedział. Potem kopalnia została przeniesiona do SRK, ale bez umów na zbyt węgla. Węgiel został, czy umowy zostały w kompanii węglowej, a kopalnia zrzucona została do spółki, która nie ma żadnego doświadczenia ani w kierowaniu kopalniami, bo nie od tego jest SRK ani pozyskiwania rynków. Czyli de facto kopalnia mają zdolność do wydobywania 6 tysięcy ton na dobę nie miała rynku tak? na to, żeby go I rzucała na zwał. Na mają 200 tysięcy ton. No i to zniszczyło kopalnię. E Zachęcał pan i doradzał z drugiej strony spółce KWK Siersza, aby zainwestowała swoje pieniądze w Makoszowy? To znaczy ja, za, ja, ja zachęcałem kilkunastu inwestorom. Podobno tylko, tak, tylko jeden. Tak, tak, jednego tak, pan przekonał. Tak, jednego To, ja czym? Ja przekonałem, to, to, to no. czym, czym w tym przypadku? Znaczy wie pan, tutaj tak troszkę ambicjonalnie, ponieważ pośród tych wszystkich inwestorów, których za, za, zachęcałem... Poza e, dwoma, czyli poza, i nie ukrywam tego, EPH i HMS Bergo AG już są zaangażowani w inne projekty w Polsce. E, I to wydali na co potężne pieniądze. No, EPH to już kompanie Silesia. Patrząc, patrząc właśnie e, na pieniądze KWK Siersza stać na to, żeby wyprowadzić Makoszowę naprosto? In... Może skończę ten, 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 pierwszy, ten pierwszy wątek. Akurat kopalnia Siersza to jest taka spółka celowa, która została utworzona tylko i wyłącznie po to, ażeby wznowić wydobycie w zamkniętym w 98 roku w Czebini. kopalni Siersza w Trzebini, prawda? I tam procedura koncesyjna trwa już 6 lat. Zanosi się na to, że będzie trwało jeszcze następne 5 lat. Czyli, innymi słowy, rozbyłem taką męską rozmowę z panami i powiedziałem panowie: Jeżeli prawdą jest to, że chcecie wydobywać węgiel, a nie tylko dostać koncesję i potem nią handlować, no to idźcie w projekt, który istnieje, w którym można wydobywać węgla od następnego dnia. No i ta motywacja zwyciężyła, i o dzisiaj zaczyna się rozmawianie z właścicielem. 300 milionów złotych to jest tylko pomoc publiczna, którą prawie 300, którą należy zwrócić przy zakupie tej kopalni. Mówimy o pieniądzach również na zakup, na inwestycje, na osłony, na szereg innych rzeczy, które czynią z tego wszystkiego potężny bagaż finansowy dla firmy, która dysponuje o ile pamiętam, kapitałem zakładowym w wysokości pół miliona złotych. Tak, no zresztą to jest kapitał porównywalny z PGG na przykład. PGG ma 11 kopalni, też ma niewiele większy kapitał. Już nie mówiąc o sposobie własności, bo jest, włas jest własnością Polska Grupa Górnicza, Fundament Polskiego Górnicza z własnością, czyli zło. KW, czyli KWK Sierża jest zdolna do tego, żeby yy, poradzić z tym wyzwaniem. Panie redaktorze, każdy, który się zna troszkę na biznesie, wie, że kapitał o niczym tu nie świadczy. Chodzi o zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych, to Pierwsze. a poza tym wie pan, tym się różni projekt na przykład kopalni, kopalni makoszowej od kopalni Silesia, gdzie jest inny inwestor czeski, prawda? że w Silesii trzeba było inwestować pieniądze po to, żeby rozpocząć wydobycie. Trzeba było szybciej przebudować, trzeba było zbudować gospodarkę ciepłą, obiekty socjalne po to, żeby zacząć wy, wydobywać. Na Makoszowach tego wszystkiego nie trzeba zrobić. Na Mokoszowach trzeba likwidować zbędne aktywa nieprodukcyjne i uruchomić zbyt węgla. Jak ma wyglądać, krótko jeszcze Pan wytłumaczył, ta kopalnia, ja, a Pańskim zdaniem, u nowego właściciela, załoga się liczy 1300 osób? No, to ktoś to, ten węgiel musi wydobywać, więc ludzie tam muszą zostać. Ja byłbym przerażony, gdyby nikt się nie chcieli odchodzić. A i kiedy, Pańskim zdaniem, te negocjacje mogą y, y, zostać doprowadzone do jakiegoś finału? Znaczy, dzisiaj się spotykają Państwo. Ja na to y, nie jadę, bo ja jestem zbyt emocjonalny z tym związany. Poza tym, wie Pan, wychodzę z założenia, że w tym projekcie, akurat może być tak, szkoka, najpierw było zabójstwo, a potem napięcie rosło. No więc mówiąc z, z nami, y, wiem, że właściciel, wiem, że inwestor będzie się y, starał o to, ażeby żeby przedłużyć, znaczy dać sobie czas u właściciela, czyli USRK na badanie spółki do końca roku, no bo wie pan, to jest potężna organizacja gospodarcza kopalnia. To nie jest fituliting, mówiąc po śląsku, więc to trzeba umieć zbadać. Na koniec, panie ministrze, 7 miliardów złotych zapisanych w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa to jest kwota, która wystarczy na pokrycie wszystkich mm, przedsięwzięć kosztów. Związanych no, z restrukturyzacją górnictwa do 2027 no no, roku? To jest restrukturyzacja rozumiana jako likwidację. A, a te pieniądze są na odprawy dla ludzi, którzy mają prawo odejść na wcześniejsze, od, że tak powiem, na wcześniejszych uprawnień, czyli niewiele więcej mają do emerytury 4 lata. Jest ich około 9 tysięcy w sektorze. I to są pieniądze na to, ażeby zlikwidować w górnictwie, w kopalniach, aktywa trwale nierentowne. I to jest ewidentna pomoc to dla autorów. Które, które kopalnie, gdyby Pan miał krótko wymienić pańskim zdaniem w pierwszej kolejności w tych, w tych najbliższych latach pójdą do likwidacji? No więc te, które już są w SRK, bo na nie zaciągany już jest pomoc publiczna. Niestety makoszowy, to coś pokój i tak dalej, to te. te, te, te te ludzkie, ludzkie kopalnie, część bytomskich kopalń, te, które są w tej chwili w Na przykład dla Krupiński przekazano kwotę 400 milionów złotych na likwidację. Ale raz mówiąc, to jest pomoc dla górnictwa, ponieważ to odciąży czynne kopalnie od kosztów likwidacji aktywów trwale nierentownych. Bardzo dobry, rozsądny ruch. Zresztą od lat zapisywany w ustawach budżetowych, ale nigdy nie z taką kwotą. Tylko przypomnę jeszcze, 7 miliardów złotych, którą, że tak powiem, zadysponował budżet państwa do roku 2020. To jest równowartość prawie rocznych wydatków podatkowych sektora węgla kamiennego e, e, a, a aktualnie. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia.